przerzuciłem sobie filmy. Jak widzisz, woda się już szykuje. Opryskiwacz. Stwierdziłem, że jeszcze zdążę tylko ogarnąć sobie, nadkola i koła. Mamy już po godzinie 14 grubo, a chwilę to zajmie. A, to niech sobie tutaj będzie. To co, lecimy. Oprysk pierwsze co, nadkola. Tutaj mam Evocar 1:20. Z tyłu, jak widzisz, mamy miękkie wygłuszenie. Z przodu jest plastik. Będzie łatwiej domyć. I koło również. Lecimy. Wygląda, jakby jeszcze miało fabryczne zabezpieczenie, co mnie bardzo cieszy. Będzie łatwiej domyć. Czy tutaj będę dorzucał piany? Nie ma sensu. Wypłuczę i przejdę później do czochranka. Na razie niech gryzie. Nie zdejmuję kołpaka z tego względu, że będzie mi go łatwiej na tym umyć. Nie będę go musiał nigdzie kłaść. Słoneczko już zachodzi. O, a tu co tak odstajesz? A, nie tu. Najpierw tu się skupmy. Nad tym. Idealnie. No dobrze. I niech gryzie. Ciach bajera, ciach bajera. Pięknie. Ile mu... Założę się, że tu jeszcze nikt nie dojechał tak jak ja dzisiaj dojadę. To jestem więcej niż pewien. Chyba, że rzeczywiście na myjniach mają lancę kątową i też tak działają. O kurczę, po tych rowerach dzisiaj trening. Jestem zdewastowany, kurczę. W większości to była wydolność. O, 90-100 RPM. Myślałem, że zdechnę, kurczę. Dobrze. Kątóweczka. Pyk. Pyk. Elegancko. I będziemy działać. No. Chodź tu. Bardzo ładnie. Dobrze. No i nie tak, dziadzia. Tak, chciałeś to zrobić. No właśnie, lecimy. Ale miodu. Jeszcze wychodzi. O, tu będzie łatwiej. I nie zapominaj tu, jak masz lancę kątową. I pstryk.
Okej. No pięknie. Druga strona. Dobrze, że słoneczko świeci. Kabel. Okej. I lecimy. O, najpierw tu weźmiemy. Elegancko. Mam nadzieję, że mi nie prysnęło na GoPro i dobrze widzisz. Teraz na pewno prysnęło. No dobra. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Cyk. Przejdziemy tu. I zrobimy to samo. Dobrze. Tu. No dobra, teraz tak, jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. A jaka, to zaraz ci powiem. Bo pod ciśnieniem nie wszystko się wybije. I tu możemy wjechać albo tam mam, ze szczotką boskiego, żeby zebrać z tego materiału. Albo beznadziejna szczotka K2. Ona mi służy właśnie do takich głupich rzeczy. Pięknie wybiera. Ale boski to boski. A oczywiście najlepiej było koło zdjąć. Ale tu nie jest to wymagane. Ma być tylko przygotowane. I tak będzie. I będzie tak przygotowane właśnie. Dobra. Beznadziejna szczotka. Ja pierdzielę. Coś strasznego. Lecimy, słuchaj. Czym będzie myte? Już ci mówię. Jeszcze sobie muszę taborecik przynieść. Mm-hmm.
tego względu, że jest to plastik Fantastic. Dwa wiaderka. Powiem dlaczego. Evocar 1:20. I już. A, jeszcze jedna rzecz. Wypłukać tu. Raz. I dwa. Czyściutko. Idealnie. Tak jakbym chciał. Zacznę od kołpaczków. Widzę, że smołę też na nich jest. Pędzle twardziochy. Trzeba będzie usuwać też, widzę. I smołę. Ale to już sobie zrobimy oddzielnie, jak je zdejmę. Na razie chcę je domyć. Tak mi będzie wygodniej. Zaraz je zdejmuję. Fantastyczna jest ta piana, naprawdę. Do takich szczurków, które nigdy nie były czyszczone, które chcesz mieć pewność, że ogarniesz. Piana, wszystko jest tu tak, jak należy. I zobacz, nie trzeba miliona produktów, co? Jo, wheel cleanery, srakie, owakie. No, kasa się musi zgadzać, tak naprawdę. Mogłem to również dobrze zrobić czym? Teraz ci pokażę czym. Również dobrze mogą to zrobić szczotką Wicana. Ona jest mega mięciutka. I Strawels. 1:1. A dlaczego tak? Bo opony też będę tym jechał. Jak już wiesz, to jest mój król, jeżeli chodzi o opony. Już widać, co się dzieje, co? Zobacz. Żre, co? I lecimy. Ale pędzel to pędzel, wiadomo, nie? Nie ma sensu udawać, że to jest fajne. To jest fajne do nadkoli. Bardzo fajna szczotka, a jeszcze lepsza ta z Lidla. Będziemy używać na przednich. Tu w dalszym ciągu będę się posiłkował tymi zwierzę, bo Alfanor potrafi też nieraz i smołę zebrać, jak jest świeża. Ta już jest stara, niestety. No dobrze. Tym sobie nie będziemy głowy teraz zawracać. Pierwszy przejazd zrobimy taki miękki. To jest kawał balona. Pierwszy przejazd zrobimy mięciutki, żeby zdjąć ten pierwszy brud. Ruszyć, otworzyć, jak ja to mówię, oponę. Można oczywiście bez czochranka, żeby opona zauważyła, że coś się będzie działo, że czas zmienić się w przyjemną sztunię, a nie w trola. No i teraz możemy zdjąć kołpaczek. Nie jedną rąsią, a dwoma. I co mamy? Z drugiej strony mamy bałagan. Dobrze. To go ogarniemy. Od razu. Żeby później się już nie tarmosić. Od środka też trochę liźniemy. Oczywiście nie będziemy się wczuwać tyle o ile, żeby to miało ręce i nogi. Zaraz powiedzą, o, co to za detailingi, ale przecież ja nie mówię, że to są detailingi. Ja to zawsze mówię, że detailing to jest inna para kaloszy, to już jest gruby temat. Ja tutaj sobie robię kosmetykę samochodową, bawię się w to. A jak trzeba, to można i zrobić kawałek detailingu. Jak się nieraz uda, to czemu nie? Okej. Okay. No i co? I będzie już inaczej wyglądać, nie? Jedno wiadro, wiadomo, gdzie jest Alfanol. Drugie będzie tutaj od płukania. W tę stronę. I delikatnie. Otwieram pstryk. Po co ciśnienie? Niepotrzebne. Chodzi tylko, żeby wypłukać.
Na YouTubie był też film u pewnej osoby, gdzie zajmuje się grubo tym tematem. Zdjęli kołpak i zaraz ci pokażę, jak go czyścili. Położyli na glebie i przycisnęli nogą i ogień. No, a jest to poważny, że tak powiem, zakład. O tak może powiem. No, ale co zrobisz? No i teraz widać, co jest 5, jeżeli chodzi o felunek. Zobacz, jak już rdza. O, gdzie? Mistrzuniu, tu i zostajesz. Dobra, zajmiemy się teraz oponą, czyli zarzucam i felunek. I tutaj już rzeczywiście możemy sobie pozwolić na tę szczotę. Czena jest fajna? Wiesz co, rzadko mi się przydaje, ale warto ją mieć. Właśnie do takich rzeczy, do nadkoli. Jest w miarę taka delikatna. Czy myłbym nią koła? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dobra. Moczymy. No i zawodnik do takich rzeczy. No jeszcze siedzi tutaj. Czuć zabezpieczenie fabryczne. Inaczej się pieni. Który to rok opony w ogóle? Chciałbym zobaczyć. Ciekawe, który to rok. Zaraz będziemy szukać. Zaraz będziemy szukać. To jest właśnie minus, jak jest zabezpieczenie. Mamy słabą pianę. Zaraz, Sarunia, zaraz ją wypuszczę, się pobawicie, momencik. Teraz robię na niby detailingi. Dobrze. A co do tego kołpaczka? A, najpierw wypuszczę pieska, żeby się pobawiły. Co do tego kołpaczka, no wiadomo, że nie myli się ten, co nic nie robi. To był chyba jakiś tam młody szerszeń. Nie wiem, czy go źle przeszkolili, czy... No ale przytrzymywać, kurczę, nogą kołpaka, no słaby temat, słaby. Idź się bawić, bo cię zamknę. Albo się bawisz, albo cię zamykam. Co za pies. Tragedia. Tak jak lubię zwierzaki, tak tego naprawdę ma dobrze, ale jest no okropny. Za to krety, szczury, słuchaj, myszy ogarnia niesamowicie. Pysk ma długi jak krokodyl, kurde, brzydki jak kupa, ale nie do tego tutaj jest. I trochę jest jak na psa tępy, no ale co zrobić. No i jeszcze nam żre. Okej. Okay. Tej już nam wystarczy, ruszyło. O, nie, popływaj sobie tutaj, a ciebie damy tu. O. Dot. Nie wiem. O, 2000. 20, to nie wiem. Stare opony musieli kupić, jak autko nowe. Albo auto jest może z 2020, ale to nie wiem, czy produkowali już ten najnowszy model, czy nie? Chyba nie. Dobra. Łopsa. Oczywiście nie będę cię męczył z 4 kołami, zrobię tutaj tę prawą stronę i to będzie wszystko, no. Następną sobie zrobię bez GoPro, przecież to nie ma sensu, no.
Nie no, widać, że wszystko nowiutkie, tutaj nic nie było robione tak naprawdę, wymienione koło. Zaciski praktycznie nowe. Jeszcze nie wiem, czy zimę widziały, czy nie. Teraz tak, a jeszcze jedno podejście. Nie ma sensu, żebym Ci pokazywał z jednej i z drugiej strony, bo i tak film będzie wystarczająco długi i nudny, jak to u mnie bywa. O, zobacz, już pianka się robi. Fantastyczna, widzisz? Trzecie podejście. I będziemy coś dalej kombinować? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Tu liźniemy, później jeszcze raz będę auto mył. Jeszcze raz przemyję te koła, żeby nie było. No, pianka już jest zadowalająca, naprawdę. Uwielbiam ten produkt. Zresztą czuć, że to zabezpieczenie już zeszło. Zobacz, jak się pieni fajnie. Ruszyło. No, do zdejmowania zabezpieczenia takiego fabrycznego ten Alfanol też jest mistrzostwo. Dobra. No dobra, oczywiście jeszcze będę bombardował nadkola, to nie ma tematu. Oho, żona woła Luśkę, tą paskudę. Dobrze, teraz zajmiemy się plastikowymi przód i też Evocar. Piana zasadowa, nawet 1 do 100 ma 12, więc ogień i dym. Zarzucam. I będę czochrał. Szczotka z Lidla. Ostra, hardkorowa. Daję radę. Zobacz. Do samego końca dojeżdżam. Zajebista jest to. A tutaj? Tutaj właśnie będzie mi potrzebna. O! Wikana. Jest mało przestrzeni. Okej. Okay. Gdzieś tu pływasz, Flondro. Chodź tu, tu. O, dobrze. A, już sobie tutaj zarzucę do pędzlowania. Niech gryzie. O, widzisz? Zobacz. Perfekcyjnie. Tak jak mówiłem, mięciutka, malutka. Fajnie się sprawdzi. Do tego jest ok. I tak samo tu, mało miejsca, a ona skurkowana tam wchodzi. To jest część tutaj, gdzie będzie widoczna, więc o, tu przy tym też nam pozwoli wejść ładnie. O. Bardzo ładnie. No dobra, puczymy. Chodź tutaj. Do wuja. Okej, okej. Dobrze. I jeszcze jedno podejście oczywiście. Patrzymy na plastik.
Jeszcze tak, jeszcze nie jest. Plastik jak jest dobrze wyczyszczony, te akurat nad kola, tam na przykład już hydrofobowość jest. Jeżeli jest hydrofobowość i woda pięknie zjeżdża, to znaczy, że plastik jest czysty. Tu smoła widzę, że też jest. Czy wjadę później starym? Nie wiem, bo... No właśnie, nie wiem. Zobaczymy. Co ci będę dużo mówił. Pędzelek jest. I lecimy. Wiadomo, że najlepiej byłoby koła zdjąć, ale tego mam nie robić. Ma być czysty. Ma być umyty. Wyraźnie właściciele zaznaczyli, co ma być zrobione i dlaczego. I tego się będziemy trzymać. No. Chociaż komorę silnika i tak od siebie dorzuciłem, można tak powiedzieć. Tak naprawdę miałem tam nie zaglądać, no. Ale nic. No nie potrafię, no nie potrafię. A ja komory silnika uwielbiam czyścić. Tam jest tyle tych elementów. I efekt zawsze jest, nawet jak jest nowe auto, jest zajebisty. No dobrze. Tu. I... O. No dobrze. Tak dla zasady. Później będziemy jechać z oponą. Ok, jeszcze jedno podejście, słuchaj, jeżeli chodzi o nadkola. Pięknie. Napiło się i jedziemy. Zobacz, gdzie ona sięga. Do samego końca. Pięknie. Na upartego tutaj też by można było, ale się... Zobacz, naleśnik się robi. A chcę, żeby wytrzymała jak najdłużej, bo jest zajebista, naprawdę. Gdzie się wrzuciłem, nie? Jest, dobra. Chodź, muszę cię jednak wrzucić tak jak resztę szczotek. Okej. No i już jest czysto. Fajnie, dwa podejścia. Plastikowe nadkola są super. Może nie wyciszają tak jak te materiałowe, ale jeżeli chodzi o dbanie, to jest mistrzostwo. Dobrze. Okej. Wypłuczę. Jak? Rewelacja, hydro wróciło. Dobrze. Pyk. I lecimy dalej. To już nam nie będzie potrzebne. Na chwilę obecną powietrze spuszczam. Po co męczyć pompkę? Okej. Tu. I lecimy z temacikiem. Okej. Oponka i kołpaczek. Najpierw kołpaczek. Mufa. O, tu jest poślizg. Fanol to jest po prostu byczek, naprawdę byczek. Uwielbiam go. Coś niebywałego, wypukiwanie. Skorczybyk. Okej. O! Dobra.
Tutaj już mamy inny temat. Tu będziemy musieli zrobić to inaczej. Zapomniałem, że tu są tarczóweczki i będzie inny syfilisk. I inny syfilis będzie. Dobrze. No, super. Panie, materiał się wgryzł pięknie. Zobaczmy, co ty mi powiesz, jak ty się zachowasz. Wspaniale się zachowasz. Opieram na wężu, żeby nie było, a najlepiej jeszcze na bucie. Ok. I jedziemy z alfalonkiem. O, majonezu grubo. Naprawdę. Widać, że dawno nie było czyszczone, co? Widać. Dobrze. O, tak. Przekręcamy i dodajemy majonezu. Oczywiście mógłbym to olać, bo to tego widać nie będzie. No ale jak już zdjąłeś, no kurde, no co cię to kosztuje? No chwila roboty. No może godzinę i dłużej będziesz robił to auto, no bo wiadomo, że nie będę z tego robił nówki. Chodzi o to, żeby ten grubszy nalot zebrać. Już. Dobra, i teraz co? Czas wypłukać, żeby wiedzieć, na czym stoimy, słuchaj. Dobrze. Na wężu. Dobrze. Okej. No i widać, co nam zostaje, nie? Wbite. Jeszcze trochę pracy trzeba. Zmienimy pędzelek, słuchaj. Workstafik. Okej. Dobra. Pstryk. But. I lecimy. Krótki. W miarę sztywny. Fajny, naprawdę ten pędzel im wyszedł. To jest najlepszy pędzel, jaki kurde mają. Moim zdaniem. Myślałem, że tamtym uda mi się ogarnąć, ale niestety. Widzisz, dobrze, że szybko sobie sprawdziłem, zweryfikowałem. Okej. Moczymy. No, dobrze. I wpadamy tu. Nuda, co? No tak to wygląda. Najbardziej mi się podoba, że wszyscy myślą, że detailingi to jest taka czysta robota. To jest naprawdę katastrofa. Chemia, która jest mało przyjazna dla wdychającego. Syf, który kurczę jest w tych autach, we wnętrzach. Nie wiadomo, co kto woził. Co tam było, jak było, z czym było. No naprawdę, no naprawdę jest no beznadziejnie. Tak samo i tu. No co tu masz czystego? Mam tam Dayron, ale słuchaj, mam też kwaśny APC niby. No ciekawy jestem. Zobaczmy, co to zrobi. Na tym jeszcze tego nie sprawdzałem. Zobaczymy, jak to będzie zbierać. No Dayron zdecydowanie lepiej by tutaj pewnie zagrał. Ale tu też nie jest źle, słuchaj. No ładnie sobie radzi. Nigdy tak nie sprawdzałem. W ogóle jeszcze produktu tak dobrze nie testowałem. Będę nim sprawdzał odtykanie powłok, tam inne historie. Może na szybach go sprawdzę. Tutaj to jest, można powiedzieć, takie dziewicze. Coś tam już robiłem, ale nawet nie pamiętam co. Musiałem zobaczyć, co ja tam nagrałem i jaki opis.
bo wszystkie filmy sobie oczywiście opisuję, co jak robiłem, bo nie jestem w stanie, słuchaj, wszystkiego zapamiętać. Nie ma takiej opcji. No, słuchaj. O, nie tu. Może być tu. Jestem miło zaskoczony. Całkiem przyjemnie. No i co tutaj wyszło? Zebrał? A nie do końca. Tu jeszcze dużo zostało. Mnóstwo. Czy pójdę pod Irona? Kurczę, nie ma sensu. Myję opony. Pewnie, że nie ma sensu. Przyszłemu właścicielowi będzie wszystko jedno, czy będzie paseczek rdzy i tak tutaj tego to już nie usuniemy, bo to jest od kołpaka. Co ja chciałem? A, boskiego. Ale pod film powinienem to odgarnąć, nie? Oczywiście. No to nie ogarnę. No strasznie. Rdza po prostu aż kipi, zobacz. Opony to wszystko przyjmowały. No, ta przednia jest dojechana grubo. Ale już się zaczyna fajnie pienić, więc podejrzewam, że max jeszcze dwa podejścia, albo może jeszcze jedno. I to będzie wszystko. Pięknie. Albo wiem, co zrobię. Dostałem od widza nowy Dejron. Właśnie. Poczekaj, ususzę. Ale najpierw oponę umyję. I zarzucę ten nowy Dejron. O, widzisz, kurde. A czyli nowy. On... Nie wiem, co to za firma. Myślę, że sami raczej chemii nie robią, więc no... Od kogoś muszą ją brać. Chyba, że... Kto wie, nigdy nie wiadomo. W Polsce jest tyle firm, żadne państwo nie ma tyle kosmetyków i firm detailingowych chyba co Polska. Jesteśmy pod tym względem liderem. No, już jest nieźle. No ta opona wyjątkowo brudniejsza. Z reguły tył. Tu widać inaczej brud łapie. A jest zdecydowanie brudniejsze. Jeszcze jedno podejście trzeba będzie zrobić. Nie ma tematu. Ale się już pięknie pieni. To mi się podoba. To znaczy, że już mamy ją otwartą na maksa. Dobra, lewa ręka. Syfiorek. Ładny. Zaraz pewnie niektóre osoby napiszą, ta firma ogarnęłaby tą oponę od razu szybciej. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech tak będzie. Niech tak będzie, powiem tak. Amatorzy autokosmetyki, kosmetyki czy detailingu mają swoje ulubione produkty, tak jak ja. Ci, co mają tylko kawałek grosza z tego, chwalą z tego, co mają pieniądz. A gadanie takie, że nie, ja to jak coś mi się nie podoba... jasne, dobrze. Okej. A, jeszcze jedno podejście. Zablokowałem się troszeczkę. Zobacz, jak ja się męczę długością filmu przy jednym kole, co? Pięknie, nie? Ale jak widzisz, nie śpieszę się, nic mnie nie goni, nic na siłę. Szybko, szybko to się muchy łapie.
No tu jest dojechana na maksa przy tym. Naprawdę. Tu już jest czysto. Tu, ale przy feldze to jest jakiś obłęd. Tak, to już jest ostatnie podejście. Więcej nie ma sensu. Nie widzę potrzeby. Skupimy się tutaj przy felunoczku. Dobra, nie ma co. Nie ma co wydziwiać, słuchaj. Nowe nie będzie. Oczywiście mógłbym mówić tylko raz. Zarzucić dressing i wyglądałoby tak, jakbym mył 10 razy, ale nie o to chodzi. No. Ja to mówię, trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. No, trzeci raz umyte i widzę, że ta piana już jest całkiem przyjemna. Nie ma sensu. Oczywiście dla siebie, jak robię opony, wiecie jakie, ja mam pierdolce na tym punkcie, no to i 7 razy, jak potrzeba. Ale już zaczyna wyglądać dobrze. Spójrzmy tu, tak, już jest całkiem nieźle. Balonik wygląda fajnie. Felgi wyglądają tragicznie. No, rdza. I szkoda w ogóle w to pakować, jak widzisz, szkoda pakować w ogóle Dejrona na to, bo to nie ma sensu. Raz, że tego nie usunie, a raczej usunie, ale rdzewieć będzie tak samo. I po co? No dobrze, słuchaj, nie będę Cię więcej męczył, nie ma sensu. Myślałem, że zarzucę tu Dejrona tak dla zasady, ale to jest totalna bzdura. Przetarcia są tak głębokie, że nie widzę potrzeby. Zrobię sobie drugą stronę. Dzisiaj mamy sobotę, już jest godzina, która... O, 15.30. No to akurat drugą stronę sobie zrobię. Czy nad kola będę jeszcze czymś atakował? Myślę, że tak. Jak to wszystko wyschnie jutro, będę chciał zrobić może lakier. Jak będzie padać, to raczej wnętrze. Będę chciał je prysnąć jeszcze tar removerem, żeby usunąć smołę, nie? Do usuwania smoły fajny jest tak. Ja to w nadkole już kiedyś mówiłem. Lubię zarzucić waską, żeby sobie posiedziało, a później uzupełnić czymś bardziej płynnym. Fajnie się uzupełnia, fajnie się później czochra. No ale wiadomo, no każdy ma jakieś tam swoje sposoby. No dobrze, to co? Będziemy chyba lecieć. Nie wiem co jutro, nie mam pojęcia.